łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Stajemy nad grobami naszych bliskich, wspominamy ich, wspominamy te chwile, kiedy od nas odeszli i uświadamiamy sobie, że świat przemija, że my przemijamy, ale Dzień Wszystkich Świętych, krzyże na cmentarnych grobach przypominają, że to przemijanie ma sens, że celem życia człowieka, celem naszego życia jest niebo, jest zbawienie, jest świętość. Przeprośmy Pana Boga za nasze wszystkie grzechy, zaniedbania, aby godnie sprawować tę najświętszą, Chrystusową ofiarę. W tęczy świętej Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych parafian z Niegłowic, parafii Miłosierdzia Bożego, rafinerii, wszystkich spoczywających na tym cmentarzu i tych wszystkich zmarłych, którzy czekają na naszą modlitwę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Czcić zasługi wszystkich świętych. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicze swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Oto Słowo Boże. Odwierny, szukający Boga. Oto ludzie.
duszę ku marnościom. Świętego Jana Apostoła. Bracia, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was. I gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was, z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. A także w zamyśleniu nad sobą, nad własnym życiem i przeznaczeniem. Nie ma chyba lepszego miejsca i trudno lepszą lekcję poglądową na temat życia i śmierci, niż ta milcząca obecność przy grobach bliskich nam osób. Ktoś powiedział, że grób to katedra mądrości. Stąd płynie jasna i pewna nauka o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia. O tym, że przyjdzie nieuchronnie kres ludzkich zmagań, koniec ziemskiej wędrówki. Ale czy to cała mądrość, jaka kryje się pod nagrobkową płytą? Wszak na prawie każdym grobie postawiono krzyż. Cóż on oznacza? Czy mówi tylko o męce i śmierci? Czy to jest znak ludzkich cierpień i niepowodzeń? Pewnego malarza, artystę, kiedy malował przejmującą scenę ukrzyżowania Jezusa, dziennikarz nieco zdziwiony zapytał, czy ta scena, którą Pan namalował, nie przeraża Pana, nie napawa smutkiem i zwątpieniem? Malarz bez wahania odpowiedział dziennikarzowi, ale skąd? To nie jest mój ostatni obraz. Ja jeszcze namalowałem scenę przedstawiającą zmartwychwstanie.
Drodzy bracia i siostry, to krótki dialog, ale wiele mówi. Bóg Stwórca nie zakończył swego dzieła tu na cmentarzu. Ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do Niego, Dawcy życia. Odkąd grób Jezusa świadkowie zastali pusty, ludzkie groby zmieniły swój sens. Począwszy od Chrystusowego pustego grobu, każdy inny w Jego świetle zabiera w sobie perspektywę życia. Nie stawiamy na grobach krzyży jako pieczęci, ale stawiamy je po to, aby wyrazić wiarę w zmartwychwstanie. I myślę, że dziś w tej cmentarnej scenerii, pochylając się nad tajemnicą ludzkiego losu, nad tajemnicą śmierci, łatwiej zrozumieć tę ludzką tęsknotę za życiem i to życiem pełnym w Bogu. Aby życie miało sens, musi ono mieć swoje dopełnienie. Gdyby nawet musiało przejść przez bramę otchłani czeluści, to musi znaleźć swój pomyślny finał. Naprzeciw naszych ludzkich tęsknot, głębokiej potrzeby sensu, wychodzi ku nam dzisiaj liturgia na wskroś niebiańska. Wszak dzisiaj Dzień Wszystkich Świętych. Kościół jakby uchyla drzwi ku wieczności, otwiera bramy nieba i pozwala nam zajrzeć do świętych pomieszczeń, gdzie przebywają święci. Bo to wizji świętego Jana widzimy wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stoi przed tronem i przed Chrystusem. Dziś jest ich święto, jest ich dzień. Pamiętamy o nich i otaczamy ich czcią. A oni zapraszają nas do siebie na ucztę, by zacząć razem z nimi i doświadczyć bliskości Boga i aby wspólnie świętować. Liturgia dzisiejsza wprowadza nas w ten niezwykły świat, gdzie nie ma już ani łez, ani bólu, ani cierpienia, ale pokój i radość, bo blisko jest Bóg. Liturgia dzisiejsza stara się także nas, obywateli ziemi, zbliżyć do mieszkańców nieba, do tych, o których mówimy, święci. Kim oni są? Pytamy tak, jak jeden pytał ze starców w Janowej wizji. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, padła odpowiedź w usłyszanym fragmencie Apokalipsy. To ci, których los nie oszczędził, którym nie żyło się łatwo na ziemi, ale ich krzyż cierpienia i bólu, upokorzeń i prześladowań stał się im bramą, bramą do nieba. Kim oni są, którzy to są? Kościół pomaga rozpoznać ich ludzkie, szlachetne twarze, dostrzec odwagę w ich oczach, spracowane ręce, umęczone nogi i wielką miłość w ich sercach. Pomaga nam rozpoznać, zapisując ich imiona w liturgicznym kalendarzu, jako błogosławionych i świętych. Wśród nich widzimy patronów Kościoła, patronów ojczyzny, parafii i naszych imiennych patronów. Przywołujemy ich z racji odpustów, świąt, wspomnień. Przywołujemy ich dzisiaj. Kościół rozpoznał ich twarze, bo poznał ich dobre czyny. Kim oni byli? Byli ludźmi takimi jak my, mężczyznami, kobietami, dziećmi, pochodzącymi z różnych narodowości, żyjącymi w różnych czasach, wypełniającymi różne powołania. Chciałby się dzisiaj w tym świętym miejscu, gdzie niebo styka się z ziemią, porozmawiać z nimi, zapytać tych, którzy dzisiaj są tak blisko Boga, jak trzeba żyć. Czy trzeba tak wiele ofiar, wyrzeczeń, by zostać świętym? Czy nie wystarczy tak zwyczajnie, uczciwie przeżyć ten czas, niełatwy czas, być po prostu dobrym człowiekiem? Pytajmy się świętych, zaglądajmy do ich życiorysów, tych realnych, bez legend. Podpatrujmy ich życie, oni mogą nas wiele nauczyć. Mogą stać się naszymi przyjaciółmi, bo to są ci, którzy sprawdzili się, nie przegrali życia. To nierzadko są ci, którzy, jak mówi Pismo Święte, opukali swe szaty we krwi baranka, stając się uczestnikami cierpień, aż po oddanie życia. Kościół rozpoznał w nich wspaniałych ludzi.
wskazał na ich szczególne przymioty godne naśladowania, oni mogą stawać się za nami u Boga. Dzisiaj oddajemy cześć także świętym, których imiona i nazwiska nie zostały zapisane w kalendarzu liturgicznym. Kim oni są? Któż to są? To ci, których znaliśmy osobiście. Może mieszkaliśmy pod jednym dachem, spotykaliśmy się z nimi w pracy, a dziś są tego godni, aby z szacunkiem ich wspomnieć. Może to jest spracowany ojciec, który po skończonej pracy w polu, w gospodarstwie, zmęczony, zasypiał na modlitwie. Może to jest matka, cicha, czasem schorowana, kiedy wszyscy już spali, brała do ręki różaniec i splatała nim swoje ręce domowe z trudem wychowania dzieci, polecając je Bożej opiece. Może to być żona, mąż, znajomy, przyjaciel, krewny, który wzbudzał w nas podziw swoją uczciwością w pracy, prawością charakteru. Wolał sam być oszukany, znieść krzywdę, niesprawiedliwość, niż komukolwiek uczynić przykrość. Dziś jest dobry czas, aby o takich świętych, znajomych, bliskich naszym sercu pomyśleć. Oni też czegoś nas uczą. Dziękujmy Bogu za nich. Dziękujmy za to, że mogliśmy razem czy obok nich żyć. Wspomnijmy ich serdecznie przy ołtarzu. Wspomnijmy ich na cmentarzu, zapalając znicze na ich grobach. Niech dzisiejszy dzień będzie szczególnym doświadczeniem duchowej łączności ze zmarłymi. Niech wyrazi się pamięć o tych, którzy odeszli, a którym tak wiele zawdzięczamy. Niech ten dzień będzie wspólnym świętowaniem nieba i ziemi. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał objawienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wspólnota świętych pobudza nas do przypomnienia sobie intencji, które dla nich były przedmiotem wielkiej troski. Bogu, który zasiada na tronie chwały, przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół, by mógł ukazywać światu głębie mądrości ewangelijnych, błogosławieństw i radość dobrej nowiny o zbawieniu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących, by służyli sprawiedliwości społecznej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci i młodzież, by w świętych odnajdywali przykład, jak w każdych czasach i warunkach iść drogą Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dręczonych wyrzutami sumienia z powodu popełnionych grzechów i straconych łask, by ujrzeli miłosiernego Jezusa i powrócili do Niego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych,
szczególnie polecając tych, którzy leżą na tym cmentarzu, aby przez miłosierdzie Boże dostąpili chwały świętych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, zaproszonych do domu Ojca, byśmy nie mieli w życiu ważniejszych spraw niż zdążanie do nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, Tobie z chórem wszystkich aniołów i świętych śpiewamy hymn uwielbienia, bo nieustannie objawiasz nam miłość swojego Syna i Jego błogosławieństwo. Bądź wola Twoja teraz i na wieki. Amen. Wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem. Spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w dążeniu do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do Niego śpieszymy, pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. Dlatego z niezliczoną rzeszą świętych i aniołów wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Święty, 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 sławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień poświęcony pamięci wszystkich świętych, którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa
i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeń przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas,
nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Tobie gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panie Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panie Boże, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do Komunii Świętej będziemy podchodzić alejkami, alejką prostopadle do ołtarza oraz z prawej i lewej strony ołtarza. Pan Bóg króluje, wester się ziemią, Bóg Twój Syjonie przez pokolenia. On dał Ci życie, On dał Ci wszystko, śpiewaj Mu bez sławego. Alleluja. Patrzcie, Pana niebios, patrzcie Go na cedrze, patrzcie na świata, bo módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych. Spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości i od uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej Ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Myśl to święta i zbawienna, modlić się za zmarłymi, Tobie, Bogu, rzecz przyjemna, zmiłowanie nad nimi. Bóg zapłać za wspólną Eucharystię, za modlitwę o Boże miłosierdzie dla zmarłych, dla tych, którzy tutaj spoczywają, dla tych, którzy gdziekolwiek spoczywają i oczekują na naszą modlitwę i pomoc. Serdeczne podziękowania kapłanom, spółkom celebransom, podziękowania służbie liturgicznej, Panu Kościelnemu, organiście, scholi i Wam wszystkim za modlitwę, za skupienie, za te chwile zadumy nad naszym życiem, nad naszą wiarą. Teraz po błogosławieństwie, po zakończeniu Eucharystii, po pieśni na rozesłanie, udamy się nad groby naszych bliskich, a potem z procesją pójdziemy, odmawiając różaniec, modlitwy, aby Pan dał miłosierdzie tym, którzy Go potrzebują. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, o niech będą Cię.
pierwsza chwalebna zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz, zawsze i na wieki. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców i przodków. Panie Jezu, który narodziłeś się z Maryi Dziewicy, by każdego człowieka obdarzyć życiem wiecznym, zmiłuj się nad nimi. Chryste, który uświęciłeś życie rodzinne w Nazarecie, zmiłuj się nad nimi. Panie, który obiecałeś wieczne mieszkanie w niebie wszystkim, którzy do Ciebie należą, zmiłuj się nad nimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my.